Przyjechali do nas strażnicy miejscy, niczym strażnicy Teksasu, pilnują tutaj porządku, a co ważniejsze, dzisiaj znakują rowery. Gdyby taki rower potem został skradziony, no to oczywiście po takim znaku będzie łatwiej nam go znaleźć, będzie łatwiej nam go namierzyć. Dlatego zachęcam do tego, aby skorzystać z tego, co przygotowali dla was strażnicy miejscy, aby taki rower dzisiaj... Tak, pierwsze zdarzenie, drugie zdarzenie, trzecie, no i czerwona zawodniczka zdecydowanie tutaj... Prowadzi, prawie wypchnęła niebieską poza pole gry, ale tak, udało jej się, czerwona zawodniczka wygrywa pierwszą rundę tego wspaniałego spotkania, ale niebieska ma tutaj ogromną charyzmę, ona nie da się, pokaże, że potrafi, stara się wypchnąć czerwoną. Moi drodzy, tutaj będziemy musieli posiłkować się opinią sędziego głównego tych zawodów. Mamy remis, moi drodzy, w drugiej rundzie mamy remis. Przypominam, pierwszą rundę wygrała zawodniczka w kolorze czerwonym i zobaczymy, jak pójdzie w rundzie trzeciej. I start. Proszę, ojeju, jak to mnie zabolało, moi drodzy, jak one się tak zderzyły. Prawie się pocałowały przy tym zderzeniu. Natomiast widzimy tutaj, że niebieska zawodniczka nie chce przegrać tego pojedynku. Niestety, jednak czerwona dała czadu, wypchnęła ją za pole gry. No i tak właśnie dzisiaj, moi drodzy, możemy się tutaj bawić, możemy się przebierać za sumo i walczyć o tytuły. Zachęcamy, zapraszamy do strefy animacji. Zapisujcie się do konkurencji, które mamy dla was dzisiaj przygotowane, podczas których będziecie mogli wygrać wspaniałe nagrody. Nie wstydźcie się. Zbieramy się koło sceny. Każdy może spróbować swoich sił. Już rozgrzewka pierwsza u niektórych. Widzę, kolana chodzą. No, moja droga, moje kolana już też chodzą, ja już tutaj się jak baletnica po prostu zaczynam wyginać, gimnastykować. Zapraszamy was. O, szanowny panie, pan już jest pod sceną. Tak, do pana mówię, z wąsem, przepiękny mężczyzna. Tak, zapraszamy tutaj pod scenę, pan razem z nami zatańczy. A żeby panu nie było głupio, to ja zostanę razem z panem. Co? Jak? Damy przykład tym wszystkim hopom, co tutaj stoją, patrzą się, cykają, bo oni nie chcą zatańczyć. A my spróbujemy, a co? Nie wstydźcie się, panowie, naprawdę. Wiemy, że umiecie tańczyć. Pan tutaj mówi, że on się wstydzi, ale ja mu obiecałem, że dostanie cukierka po całym pokazie, także od razu go przekonało. Pewnie nie jednego cukierka już w życiu dostał, bo... A masz więcej takich cukierków? Tak, będziemy rozdawać cukierki, także zapraszamy wszystkich chętnych, będziemy rozdawać cukierki, będziemy was tuczyć. Ania! To za ile odpalamy muzę? Ja myślę, że robimy wielkie odliczanie. Kto jeszcze szybko do nas dołącza? Ostatnie 3 minuty, żeby tutaj dobiec do sceny. Chodźcie tutaj. Czekamy. Do nas bliżej. Zapraszamy cię, tak, kochana. Będą cukierki, dla wszystkich chętnych będą cukierki, zapraszamy. A pani dlaczego jeszcze tutaj stoi? Ale oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Drodzy państwo, i jedziemy, robimy wielkie odliczanie. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, czadu!
drodzy, brawo. Kolego, jak się nazywasz? Mirek Pieczara. Mirek Pieczara, moi drodzy, i dla niego tutaj mamy gadżet. Zapraszamy. Takie gadżety mamy dla wszystkich, którzy wezmą udział w Zoomie. Chodźcie. Na nartach wieloosobowych. Zapraszamy was, kochani. Chodźcie tutaj do nas. Zgłaszajcie się u naszych klaunów, którzy przyjmują zapisy na tę konkurencję. Dzisiejsza impreza? Tak. A co ci się podoba najbardziej? Karuzela.
A jesteś już na niej? Nie. No to trzeba stanąć do kolejki. Słuchaj, powiedz mi, czy dzieci mogą spożywać alkohol? I proszę o tym pamiętać. Dzieciom nie wolno spożywać alkohol. Dla ciebie serduszko. Proszę. Dziękuję. Jak masz na imię? Ile masz lat? 12. Powiedz mi, Wiktoria, jak powinien być oznaczony, co ze sobą musi mieć rowerzysta, żeby był bezpieczny na drodze? A jak się nazywa ta przepaska? Nie, a co powinien mieć na głowie? Proszę o tym pamiętać. Cudnie. Moi drodzy, kilka pytań i... Wspaniałe walizki. Przypominam, że pierwsze miejsca, osoby, które zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych trzech konkurencjach, oprócz oczywiście nagród przygotowanych przez naszych animatorów, otrzymają jeszcze jedną z trzech wspaniałych walizek. Jest duża, średnia i mała. A to, która trafi do której rodzinki, zobaczymy podczas quizu, który przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i wygrała się tylko wypasa, ale leci dalej. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Tak, jest już następny flipas. Dwa są do wygrania. Już dwa zostały zdjęte i pracujemy. Dlatego, że w tej konferencji możecie brać udział również wy, rodzice.